No, myślę, że tytuł gry umiecie sobie przeczytać sami. Także już wiadomo na samym początku, co to będzie. Zakupiłem tą grę dzisiaj. Była ona dodatkiem do jakiejś gazety. Jakiej? Nawet nie wiem. Komputer Świat Gry. Tak. Także tak, tą grę jak zobaczyłem, stwierdziłem, że muszę ją nabyć, gdyż wybitnie kojarzy mi się klimatycznie z Neverhoodem. Może być trochę za głośno z tego, co pamiętam. Więc sobie ściszymy. Chyba teraz będzie lepiej. Mam nadzieję. No i cóż, no chyba nie będę zbędnie gadał. Jak widać, klimat jest od samego początku. Jakieś tu rzeczy takie latają. Cóż, tu się rozgadywać, nie ma co smęcić. Zobaczmy, o co tu chodzi. Aha, no i oczywiście powiem, że to jest tak zwany na ślepo. Nigdy w to nie grałem wcześniej. No może pierwszy screen. Powiedzmy, że przeszedłem tak, żeby sprawdzić, czy w ogóle to działa. Fajny ambient w tyle słychać. I w ogóle klimat jest taki, bym powiedział, mroczno-hydrauliczno-mechaniczny. No, oczywiście polska wersja. Tak, to jest nasz korpusik. O! I już jesteśmy tutaj. To jest głowa naszego sympatycznego przyjaciela. Możesz klikać i używać przedmiotów, które są w zasięgu robota. Bo uciekł. A zobaczcie, można go tak rozciągać jeszcze śmiesznie. No nic, zaraz to ta świnka podbiegnie, czy tam co to jest. No nie mam ręki ani nóżki. A ten myśli sobie, że chciałby chyba takiego myszostwora. Tego myszostwora widzimy tu, nie? No to go cyk. No i klikamy na myszostwora. Znaczy myszostwora. Aha, tu jest w tym. No chodź tu. Halo, myszostworze. Musimy go wręczyć tej oto pancernikowi. No i pancernik z wdzięczności przynosi nogę. I już jest fajnie. Jeszcze mamy. Już możemy chodzić. Nitka. Zawsze się przydaje. Trzeba przyznać, że gra ma naprawdę ciekawy humor. Jest taka karykaturalna trochę, nie? Czasem jest niemożliwość połączenia dwóch przedmiotów z inwentarza. No tak, to już wiemy. Więc połączymy linka z magnesem. Podejdziemy sobie tutaj. Tak, zrobimy i sobie użyjemy naszego nowego urządzenia. Jeżeli dobrze pamiętam, to będziemy mieli teraz rączkę dla naszego bohatera. Bardzo sprytnie. No i to chyba w tej lokacji to by było na tyle. Idziemy sobie do krawędzi ekranu. Trzeba przyznać, że ambient w tle jest całkiem niezły. No i w ogóle jest takie... Jakoś nie wiem, wydaje mi się, że to ma coś wspólnego klimatem z książkami chyba Lema Stanisława. Jakiś policjant, nie wiadomo co. Długo idzie, długo. No nic, to sprawdźmy.
podejść tutaj. Nie wiem, jak go nazwać. On ma jakieś imię? Nie widziałem żadnego intra. Nic takiego. Dobra, wyciągniemy go i pociągniemy za to. Fajny sposób komunikacji. Zobaczmy może. Ale go skurczyłem. Ej, wyruszę. O, no właśnie. No właśnie. Gra jest bardzo... jakby to powiedzieć... intuicyjna. O, wy nie wleżysz? Dobra, wyciągniemy cię, żebyś był długi. I teraz tu wejdź. A nie zrobisz tak, tak? No to... Przydałoby się tutaj może jakieś jeszcze ze dwa szczeble, co? Ale nie wiedziesz, że już wyżej nie wejdziesz, no. No... Przydałoby się, żeby tu jeszcze wszedł wyżej, ale... ale nie wchodzi. Szczebel by się jeszcze przydał. No bo tak. No już wyżej nie da rady. Słuchaj na to. Nie no, te dźwięki w tle są po prostu genialne. No, nie wiadomo co z tym zrobić. O, mamy pachołek. I co, co w związku z tym? Więcej pachołków nie chcemy, tak? Okej. Dobra. Pachołek, genialnie. Tam się nie idzie? No... Tak. Teraz, proszę Państwa, wchodzi w grę... absurdalna logika. Coś tu trzeba wykombinować. Nie no, dobra. Dobra, złaź na dół. Nic tu po tobie. Podejdź tutaj. Może założymy sobie tą nagłówkę i będziemy wyglądać trochę poważniej, czy nie? Wspaniale! Wspaniale, od razu lepiej wyglądasz. Aha, trzeba się wyciągnąć. Może teraz da się gościa nabrać. Oszty! No prawie. Podejdź tu jeszcze. Fajny jesteś. I właśnie tu na górę. Chociaż podejrzewam, że te szczeble trzeba będzie... No, trzeba będzie te szczeble skombinować. To nie ma... Nie ma to tamto. Wow! O to chodzi. Już dobre. To był przypadek. Zupełny przypadek. No i jeszcze jeden pieg wyżej. Szczebelek spod siebie zabieramy. Szkoda, że on to zjada zamiast od razu umieścić. To fajnie, bo już się bałem, że będzie... że będzie... trzeba wyjść gdzieś. O, i żarówę będziemy mieli. Przynajmniej szybko zszedł. Podejdź tutaj i tą żarówkę też jakoś spróbujmy sobie wkręcić w główkę. No wkręć sobie w główkę, nie? To zrobimy inaczej, to czapkę zdejmij. Żarówkę wkręć. Yes! Czapkę nałóż. Skinie.
Bardzo ładnie. Wyglądasz teraz jak prawdziwy pan policjant, czy tam cokolwiek. No. Dobra, jeszcze nie wyglądam jak ten, tak? Ale już prawie, już prawie. No co by, co jeszcze można tu zrobić? Hy. Nie mam pojęcia naprawdę. A to co to? No nic, no wygląda jak wiadro farby. A, zobaczcie, tu wszystko jest takie na niebiesko, a ten pachołek, który mamy, jest czerwony. Może to o to chodzi. Weźmy ten pachołek. Właśnie, i go tą farbą potraktujmy. To sam się potraktuj tą farbą. Żarówkę sobie weź na czerwono, co? No stary, no na pewno coś będziesz umiał zrobić. Fajny sprzeciw. Dobra, to jak tak, to może pachołek użyj na farbie? Nie. Zdejmij to, no. Szkoda baterii. Dobrze, powiem wam. Klimatyczne to jest, tylko trzeba... Właśnie się trzeba wdrażać w taką... irracjonalność. Dobra, no co ja jeszcze tu mogę zrobić? Co? Koleś. Masz łepek energiczny jak u gołębia. No, fajnie. Czyli co? To teraz się może pomaluj siebie. Nie chcesz siebie pomalować? O, wspaniale to wymyśliłeś, naprawdę genialnie. Teraz weź to. O właśnie. Dobra, żarówkę też będziemy tu maczać, czy nie? Nie, tak? Okej, okay, dobra. To żarówkę sobie wstaw. Czapeczkę. Pyk. Bardzo ładnie. Nie, naprawdę to jest gra dla ludzi lekko chorych psychicznie. No teraz musi się nabrać. Jest! Nabrał się. Idziemy. Tylko się nie przewróć. Jak mu dać na imię? Czy on ma jakieś imię w ogóle? Tylko uważaj, się tu nie przewróć. Oj, kurde. Mam ochotę nazwać go Robert. Bo jest robotem, tak. Głupi pomysł. I wagonik z burówkami wyjeżdża. Wspaniale, tutaj coś jest. Dobra, zejdźmy tu, obejrzyjmy, co tu jest na dole w ogóle. Ambiencik trochę inny, również przyjemny. Nie drap się po tym. Jak to się nazywa u robotów? Dobra, wiesz co, weź się zmniejsz, bo wyglądasz... Może nie aż tak. Nie wiem jak tam... głośnością. Czy jest ok, czy nie? A zaraz, tutaj coś leży. Dobra, coś w rodzaju haczyka i tu coś wisi jeszcze. Thank you.
Na razie nie mam pojęcia, co to mam zrobić. Aha, jeżeli ktoś w to grał i wie, co tu zrobić, to proszę nie podpowiadać. Nie podpowiadamy, ok? Dzięki. Let me see the clock. Ok, wiecie co? Może na dzisiaj. Na dzisiaj to mi starczy. Ponieważ muszę jeszcze coś innego porobić. Tak chciałem, żeby chociaż trochę zajrzeć, o co chodzi w tej gierce sympatycznej. I oto zajrzałem. Fajne. Fajnie się zapowiada. Klimacik jest, ale myślę, że będą momenty frustracji, kiedy nie będę wiedział, co zrobić z czymś, na przykład z tym. Na przykład z tym właśnie. Na sobie tego nie użyjesz, tak? Czy się zdaje, czy to zmienia kolor? Zmienia kolor, wyraźnie zmienia kolor. Nie wiem, czy to zależy od czegoś. Dobra, bo to już się wciągnąłem, będę teraz myślał. A, tu jest jeszcze podpowiedź, bo ja się zapomniałem, że to są podpowiedzi. Wspaniale, wspaniale, bardzo fajnie. A co to jest? Aha, to chyba można zasejwować, tak? O co tu chodzi? Co to ma być? Dobra, wiecie co? Za dużo. Za dużo tu nowości, jak dla mnie na razie. Dobra, escape działa? Nie działa? Chcę stąd wyjść. Halo, o, tu jest krzyżyk, dobrze. Dobra, to myślę, że do następnego odcinka. Mam nadzieję, że was to zachęca na razie, bo mnie zachęca, jak widać, nie mogę się oderwać. Dzięki za oglądanie i zapraszam do następnych odcinków. Myślę, że będzie ciekawie i sympatycznie. Dobra, no to cześć.